Adam Babuśka, starosta Legnicki. Jesteśmy w Kunicach, jezioro Kunickie, wszystkim znane, przepiękny akwen, zagospodarowany, wykorzystywany turystycznie, ale też w Kunicach problem przyduchy występuje. On nie występuje w takiej skali jak na innych akwenach, natomiast zaczynamy pewne działania prewencyjne właśnie w Kunicach, dlatego że w imieniu Skarbu Państwa starosta zarządza tym akwenem. I podkreślam, przy bardzo dobrej współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, z gminą i z zarządcami dwóch obiektów, które znajdują się w Kunicach, czyli ośrodku, szefa ośrodka, na którym jesteśmy, i ośrodka Posejdon, umieściliśmy dwa urządzenia do napowietrzania jeziora. To są pompy z dyfuzorami, które są rozmieszczone w jeziorze i które pozwolą nam reagować w takim momencie, w którym poziom natlenienia będzie spadać. My w ubiegłym roku jeszcze kupiliśmy urządzenia do pomiaru natlenienia i monitorujemy systematycznie Kunice. Natomiast po przyłączeniu też energii elektrycznej, no bo to też musieliśmy zrobić, dzisiaj robimy takie próbne uruchomienie tych urządzeń. No i monitorujemy. No, jeśli ten poziom będzie spadał, to będziemy uruchamiać te urządzenia i próbować reagować. Fizycznie głównie Polski Związek Wędkarski i Straż Rybacka, bo takie mamy porozumienie, natomiast w razie czego my mamy też zarządzanie kryzysowe, też będziemy reagować. Oba te urządzenia zakupiliśmy tak ze środków Skarbu Państwa po to, żeby działać prewencyjnie. Tutaj Polski Związek Wędkarski też część wyposażenia umieścił, także nie musieliśmy kupować go, bo oni mieli to jak gdyby w dyspozycji. Jeśli chodzi o same miejsca, to mamy umowę nieodpłatnego użyczenia z oboma podmiotami, gdzie są te obiekty umieszczone. No i oczywiście doprowadziliśmy przyłącza energetyczne i będziemy refundować właścicielom tych obiektów czy zarządcom koszt energii elektrycznej jako powiat. Te urządzenia, tak jak powiedziałem, one nie będą pracować stale, tylko w tym czasie, w którym poziom natlenienia będzie spadał. Oczywiście to też jest jak gdyby takie działanie, które sprawdzi się w praktyce, bo zobaczymy, czy ten poziom natlenienia będzie wystarczający, na przykład jeśli zjawisko przyduchy, a właściwie braku tlenu, będzie bardzo mocne, tak? To wtedy będziemy reagować i być może szukać kolejnych lokalizacji na jeszcze dodatkowe urządzenia.